Psyche. Podcast psychologiczny. Zapraszają Monika Karbarczyk, Aleksandra Sobieraj i Aleksandra Pucułek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Psyche. Jesteśmy we trzy. Aleksandra Pucułek. Monika Karbarczyk, witam. I Aleksandra Sobieraj. Mam dziś dla was opowieść bardziej o związkach niż o jednym związku. Naszą bohaterką jest Paulina. Atrakcyjna, wykształcona, inteligentna, oczytana, znająca odpowiedzi na pytania z tak odmiennych dziedzin jak historia malarstwa i nauki biologiczne. Czarująca osoba. Wydawałoby się, że powinna szukać dla siebie faceta równie jak ona wykształconego i o równie szerokich horyzontach, ale tak nie jest. Wiąże się, i celowo używam tutaj liczby mnogiej, od zawsze z mężczyznami, których określiłabym jako wykonujących proste fizyczne zawody. Na przykład z kierowcą ciężarówki, budowlańcem czy mechanikiem samochodem. Zapytana kiedyś, dlaczego wchodzi w związki z takimi mężczyznami, powiedziała, że dla niej facet musi umieć naprawić kran i upolować zająca w lesie, jeśli zaszłaby taka konieczność. I tylko z takimi mężczyznami czuje się bezpiecznie. A jeśli chodzi o potrzeby intelektualne, to może je zaspokajać gdzie indziej i nie jest to dla niej żaden problem. Nie uważa też, że jest to jakieś niedopasowanie. Ja od razu chciałabym zaznaczyć, że nie oceniamy nikogo, tak? Opowiadamy historię i po prostu rozmawiamy sobie o niej. Wydaje się, że ludzie dobierają się zwykle w pary na zasadzie podobieństwa, wykształcenia, wrażliwości, zainteresowań. Co myśleć o takich związkach teoretycznie niedopasowanych, gdzie nie zbiegają się te rzeczy, o których mówiłam wcześniej. Wykształcona kobieta plus mężczyzna wykonujący prosty fizyczny zawód. Poruszyłaś mega fascynujący mnie temat, bo już kilka takich historii słyszałam od znajomych, zazwyczaj właśnie kobiet, super zarabiających, będących na czele firmy, prowadzących własne biznesy, które jeszcze parę lat temu nie przyznawały się do tego, z jakimi mężczyznami się spotykały, bo zazwyczaj jeśli się spotykały w gronie znajomych, to same, a teraz już powoli o tym mówią i dokładnie poruszają te same argumenty, to znaczy, że w pracy to one są szefowymi, to one muszą decydować, to one muszą bardzo trudne decyzje podejmować nieraz, a w domu chcą, żeby ktoś nimi się zaopiekował, żeby to ktoś podjął za nie decyzję. I właśnie taki mężczyzna im to daje. Ja z kolei słyszałam też odwrotne historie, to znaczy zdarza się podobno dość często, że mężczyźni, którzy też piastują wysokie stanowiska albo robią karierę naukową, szukają partnerek, które stworzą im domowe ognisko. Też trudno roztrząsać, jaki jest intelektualnie, czy jest między nimi różnica, ale rzeczywiście tak jest, że te kobiety sprawiają, że po prostu mają dokąd wracać, do takiego właśnie ciepłego, bezpiecznego miejsca, więc to nie dotyczy tylko mężczyzn. Ja też przyznam wam szczerze, naprawdę, ja tutaj zacytuję moje ulubione powiedzonko, ale autorką jest Ola, że nie czaję takich związków. Naprawdę, po prostu nie czaję takich związków. Chodzi ci o różnicę pomiędzy wykształceniem? Że jest taka dysproporcja duża, widoczna na przykład. Ktoś wykonuje pracę, taką intelektualnie po prostu bardzo wymagającą, a ktoś na przykład nie ma takich ambicji, jego ambicją jest wychowywanie, i żeby nie było, to nie jest złe, tylko że jego ambicją jest stworzenie właśnie domu, wychowanie dzieci i na przykład stworzenie domowego ogniska. Tak, tak, ale to też chyba rodzaj wykonywanego zawodu nie świadczy zawsze o wrażliwości, otwartości emocjonalnej, inteligencji emocjonalnej. To wcale nie jest tak, że ktoś jest, nie wiem, kierowcą autobusu, przepraszam wszystkich kierowców autobusów, to jest to człowiek prosty. No nie. Wykonuje się taki zawód, natomiast może być to człowiek oczytany o pewnej wrażliwości, prawda? A ja jak najbardziej rozumiem te związki, bo właśnie dużo rozmawiałam z takimi dziewczynami i widać było w tym takie duże pragnienie, którego nie udało im się znaleźć, nie udało im się spełnić, zrealizować z mężczyznami na podobnym stanowisku, bo wiele czasu spędzali w pracy, ta kariera ich tak mocno pochłaniała, te takie powiedzmy prostsze zawody najczęściej też są od do, nie wymagają wyjazdów za granicę. No ja akurat tutaj opowiadam o konkretnym przykładzie mojej koleżanki. Ten ktoś był w domu, dawał wsparcie, dawał opiekę, dawał to, że wracało się nie do pustego domu.
domu. Ona opowiadała, że jeżeli chce sobie porozmawiać na tematy filozoficzne czy o kulturze Chin, bo to ją akurat interesowało, to może to zrobić ze swoimi koleżankami z firmy, czy z jakimiś tam znajomymi ze studiów, z doktoratu, bo ona też na uczelni mocno działała. Nie musi w 100% tego czasu spędzać ze swoim partnerem. On jej daje co innego. Mówi się o tym, że za sukcesem każdego mężczyzny lub sukcesem każdej kobiety stoi jego partner, prawda? Cichy bohater. I z wielu naukowców, którzy zawsze podkreślają właśnie, że gdyby nie ich partnerzy, partnerki, to oni nie mogliby odnosić sukcesów, prowadzić badań, nie mogliby tyle czasu spędzać w pracy. Rozumiem, że rzeczywiście to jest jakaś taka umowa, prawda? Że jesteśmy w związku i że jedno z tych partnerów po prostu rezygnuje z własnych ambicji. Albo po prostu ich nie ma, bo można też nie mieć jakichś takich bardzo wygórowanych ambicji i czuć się usatysfakcjonowanym, nie wiem, prowadzeniem domu. Nie potrafi się naprawić ten kran. Ale wiecie co, ja chciałabym tylko podkreślić, że to nie jest tak, że mężczyźni, którzy pracują na wysokich stanowiskach, czy mają jakąś pracę intelektualną, nie potrafią naprawić kranu, bo to generalnie jest tak, że potrafią też to robić. Tylko, że może nie mają na to czasu. Albo na przykład te czynności wydają im się po prostu mało istotne. Wolą zapłacić na przykład komuś, kto przyjdzie i to wykona, niż sami na przykład sięgnąć i bawić się w coś. Dla mnie to jest też opowieść o tęsknocie za tym tradycyjnym modelem męskości. Za takim mężczyzną z krwi i kości, prawda? Który jest zaradny, obrotny, który daje oparcie, poczucie bezpieczeństwa w takich zupełnie codziennych sytuacjach. To nie chodzi o sam związek, tylko o te modele, które teraz się wymieszały, pomieszały. Tutaj pewnie się narażę, no i jednym i drugim, ale mężczyźni na ogół szukają kobiet, które będą delikatne, czułe. Szukają w nich, czego często ostatnio się kobiety wyzbywają. Mam wrażenie, bo chcą dorównać mężczyznom. A my, kobiety, jesteśmy trochę bardziej pogubione w tych oczekiwaniach. To znaczy, oczekujemy, że ten mężczyzna naprawi kran, będzie nas traktował jak partnera, z drugiej strony traktował jak kobietę. Trochę same nie wiemy czasem, czego chcemy. I tutaj ona ewidentnie chce wrócić do tego, co było kiedyś. Tak, bo właśnie były kiedyś stricte męskie czynności i kobiece czynności i może rzeczywiście tak jest, że w tym całym wymieszaniu mężczyźni teraz chodzą z dziećmi na spacery, przewijają je, kiedyś było to nie do pomyślenia, tak? Tata wracał do domu i z reguły siadał z gazetą i czekał na zupę, żeby mu podać. Ja powiem wprost, jak to wyjaśniła moja koleżanka, to znaczy powiedziała, że słuchaj, ja nie chcę mieć faceta, który ma lepiej wyregulowane ode mnie brwi i lepiej zrobione paznokcie. Tak to podsumowała. Znaczy wiecie, że wszystko jest w porządku, jeśli ten związek jest partnerskim związkiem. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie trochę też traktowanie kogoś przedmiotowo, że ma mi naprawić piec, ma wbić gwóźdź albo sprawić, żebym była szczęśliwa, zaopiekowana, przynieść szklankę z herbatą, przykryć kocem, otworzyć okno, zamknąć okno i tak dalej. Nie ma tutaj właśnie tego elementu partnerstwa, tej równości, która powinna jednak mimo wszystko w związku. Nie, bo my się skoncentrowałyśmy na tych różnicach, ale przynajmniej z tego, co znam takie związki, to tam jak najbardziej partnerstwo występuje. I wbrew pozorom mi się wydaje, że właśnie to partnerstwo jest może nawet łatwiejsze. Łatwiej się podzielić tymi obowiązkami. Poza tym prawda jest też taka, że te proste zawody w tej chwili, czy też niewymagające wysokiego wykształcenia, są też całkiem opłacalne. To znaczy tacy faceci też zarabiają całkiem niezłą kasę i różnice finansowe w zarobkach nie są tak duże. Więc może jest to jakiś klucz. Tak, to bardziej chyba chodzi o różnice w zainteresowaniach, w takich kwestiach. Ale mi się wydaje, że to jest bardzo ważny element związku. No jeśli nie dzielisz z kimś podobnych pasji i zaangażowania, no to gdzieś się po prostu rozmijacie. Wyobrażam sobie, że czasami stajesz w takim obliczu pójścia na przykład na jakąś imprezę firmową z partnerem, albo nie wiem, wyjeżdżacie gdzieś na jakieś wakacje, jesteście wśród ludzi. Fantastycznie jest, jeśli nie widać tej dysproporcji, ale z drugiej strony, jeśli ją widać, na przykład jeśli taki mężczyzna może nie czuć się komfortowo wśród ludzi, którzy właśnie filozofów, którzy z łatwością mówią o Schopenhauerze. I tu wydaje mi się, że to jest po prostu taki dyskomfort. To jest tylko taka moja gdybologia, ale może to być bardzo trudny związek po prostu. W tym elemencie się zgadzam. To znaczy rzeczywiście pewnie to nie jest takie łatwe i kolorowe na co dzień. Gdy są tylko we dwoje, pewnie się to udaje. Gdy dochodzą osoby z zewnątrz i te środowiska z zewnątrz. Może być trudniej rzeczywiście. Co nie znaczy, że to nie jest możliwe, ale nie wiem, no wydaje mi się, że szukanie specjalnie, bo generalnie jest tak, że szukamy partnera, który daje nam to poczucie oparcia, bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa, ale też przyjemności obcowania z nim. Łączy nas jakaś pasja, no to się po prostu tworzy. A jeśli po prostu dobieramy tych mężczyzn według jakiegoś takiego, że musi umieć być złotą rączką. Wydaje mi się, że ona tutaj nie dobierała, dlatego że najpierw patrzyła, czy jesteś złotą rączką, to potem ciebie chce, tylko po prostu poznawała akurat takiego mężczyznę i okazywało się, że ciągnęło ją w stronę akurat podobnych partnerów. Tak, że to nie wyrachowanie, tylko właśnie... To się dopiero z czasem okazywało, czym on się zajmuje, co myśli, co robi. Że to silniejsze od niej, wchodzenie w takie związki. Wiecie co, ale cały czas tego nie dawaj. Spójrzmy na Monikę. To jest cały czas szukanie jakiegoś takiego ideału, który stworzyliśmy sobie w głowie. Być może ojciec nasz tak wyglądał i szukamy sobie tych partnerów właśnie. Ale to jest podświadome, to nie jest właśnie wyrachowane. Właśnie. Przecież. Ale słuchajcie, ale zobaczcie, kiedyś było tak, że to właśnie facet miał zwykle wyższy status, lepsze wykształcenie i dopierał sobie mniej wykształconą kobietę, tak jak Monika zresztą mówiła, żeby prowadziła mu dom, żeby stworzyła mu to ciepłe gniazdo, do którego chce mu się wracać po pracy. I to raczej nie dziwiło, prawda? A z facetami może jest tak samo. Niektórzy nie mają wysokich ambicji, żeby być dyrektorem, prezesem. I to też super. I to też super. A są kobiety, które chcą być prezeską, dyrektorką i wtedy właśnie być może w takich sytuacjach sprawdza się facet bez tak dużych ambicji. Czyli w zasadzie to jest bardzo znana sytuacja. Tylko odwrotna. Zamieniliśmy rolę mężczyzn i kobiet. Okej, wyciągnęłam taki wniosek, że ta kobieta celowo, zmieniając tych partnerów, szukała tego po prostu jednego, który pasował do tego wzorca, który sobie stworzyła. I jakby budzi się we mnie taki sprzeciw. Takiego instrumentalnego wykorzystania drugiego człowieka, tak? Tak, i stąd właśnie... To... Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu no, pewne cechy cię ujmują w mężczyźnie, pewne nie, nie? Dziewczyny, powiem wam szczerze, ja nie wierzę, że takie związki są w stanie przetrwać. Być może jest to bardzo krzywdzące, ale w pewnym momencie rozchodzą się te drogi. Te różnice, które nas dzielą, są tak duże, że nie jesteśmy w stanie przeskoczyć ponad nimi, połączyć się. I wydaje mi się, że to jest chwilowe zaspokojenie pewnych potrzeb, ale na dłuższą metę nie działa. Nie działa po prostu. Wiesz co, akurat te pary, które znam, mają za sobą już pewne doświadczenia, więc dobrze wiedzą, jaki chcą mieć związek i na co się decydują. Słuchajcie, a co mogłoby zagwarantować, że taki związek będzie udany? Brak rywalizacji, bo rywalizują. Ja więcej zarabiam, ja mam lepsze stanowisko. Bardzo często teraz to obserwuję wśród młodych par. Tam tego nie ma, dobrze znają swoje role, są na siebie wrażliwi. Chyba powinna się udać. I tego oczekiwali po sobie. Tak. No bo on też wie, czym ona się zajmuje i jaka jest. Proste hasło, przeciwieństwa się przyciągają. No tak, to też. Ale też szukamy partnerów podobnych do nas, którzy zrozumieją nas, prawda? No to jest tak, jak lekarz z lekarzem albo pielęgniarką się wiąże, aktor z aktorem. No to jest nuda. Dziennikarz z dziennikarzem. No rzeczywiście tak jest. Albo na przykład polonistka z informatykiem. O. Znam co najmniej dwie takie pary. Jest taki związek, teraz mi przyszedł do głowy. Maria Peszek i Edward. To jest facet, który jest stoczniowcem. Pracuje jako maszynista. Ona jest aktorką. Artystką. Artystką, bardzo ekspresyjną. I on wszedł do tej rodziny Peszków, no bo tutaj też jeszcze z teściem, prawda, ma do czynienia. Ale właśnie ona mówiła, że on ją uratował, kiedy ona miała depresję, kiedy to środowisko, w którym funkcjonowało, ją tak potwornie przytłaczało, że nie była w stanie sama sobie poradzić, nagle pojawił się ten Edward, który właśnie podał kubek, który przykrył kocem, był który głaskał oparciem. Po głowie, który mówił, że jesteś wspaniała i nie oczekiwał wzajemności i po prostu był przy niej przez cały czas, dawał jej to bezpieczeństwo. I to jest długoletni związek, prawda? Długoletni, co więcej inspirujący, dlatego że ona w jednym z wywiadów opowiadała, że książka, którą wspólnie napisała z tatą, była z inspiracji Edwarda. On przysłuchując się tym rozmowom, mówił: brzmicie wspaniale, napiszcie książkę, te rozmowy wasze powinny po prostu zostać upowszechnione, a jest w cieniu. Ani się nie pokazuje na ściankach, ani nie chodzi na jakieś imprezy, no, może tam na kilku, prawda, bo widziałam, że zdjęcia są jakieś, ale generalnie unika takich sytuacji, ale są ze sobą. Znaczy jest zawsze jakaś część wspólna, natomiast niektóre rzeczy też się rozjeżdżają, nie wszystko trzeba robić razem, prawda? Znaczy, nie pasowało mi w tej historii to, że mówiłyśmy, ale rozumiem, że to był taki zabieg, no bo tak rzeczywiście jest, że to są facety,
faceci, którzy wykonują proste czynności, takie proste zawody, prawda? No bo jak o nich inaczej powiedzieć, Monika? No właśnie dlatego na początku pytałam, jak ich określić? Nie, nie, nie ma. To że to nie są prości faceci, tak. Bo nie chodzi o to, bo oni mogą wykonywać proste zawody, nie być specjalnie wykształceni, ale być wrażliwi, być opiekuńczy, może nie mieć jakichś szerokich horyzontów, nie są oczytani. Ale mają te cechy, których akurat kobieta potrzebuje. Tak, bo to czasami nawet tak jest, że może jest i tak, że Paulina po prostu przyciąga do siebie tego typu facetów, bo ci wykształceni, oczytani mogą się jej bać. To też jedno z podejrzeń, którym się ze mną podzieliła. Tak, bo fajnie jest z taką kobietą porozmawiać, spotkać się, wyjechać, ale na dłuższą metę. Ona po prostu taka jest, no nie udaje głupiej. Jest jaka jest i niektórzy faceci mogą się bać takich kobiet. Okiem specjalisty. Jeszcze do niedawna najczęściej było tak, że to mężczyzna o wyższym statusie wiązał się z kobietą o niższym statusie. Dziś coraz częściej bywa odwrotnie, a może mamy teraz po prostu więcej wykształconych kobiet. Porozmawiam o tym z gościem naszego podcastu, Tomaszem Sobierajskim, socjologiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo się cieszę, że możemy cię gościć. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Czy różnica w wykształceniu partnerów koniecznie musi przeszkadzać w związku? I dlaczego nie zawsze jest to dobrze postrzegane w społeczeństwie? Pewnie wszystko zależy od indywidualnych przypadków, ale racją jest, że społeczeństwo ma akurat w tym przypadku dużo do powiedzenia. Społeczeństwo albo grupa, w której ci ludzie się poruszają, bo oni między sobą mogą uzgodnić to, że jedno jest lepiej wykształcone, inne ma niższy poziom wykształcenia. Ustalają pewne priorytety. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że funkcjonują jeszcze w jakimś otoczeniu, w jakimś środowisku. Można podejrzewać, że kiedy ta różnica w wykształceniu jest duża, to mogą się rodzić napięcia i konflikty. Można sobie wyobrazić, że kiedy spotkają się na przyjęciu towarzyskim, na przykład z jego czy jej strony, to towarzystwo nie będzie wymieszane. To osoba, która na przykład ma wyższe kwalifikacje, jest lepiej wykształcona, może nie czuć się zbyt dobrze. I odwrotnie, ta osoba, która jest słabiej wykształcona, ma niższe kwalifikacje, też może nie czuć się dobrze. I te napięcia społeczne, które wtedy się rodzą, mogą sprawić, że rzeczywiście to może oddziaływać na związek. Kiedy wykształcona jest lepiej kobieta, dochodzą kwestie już takie szeroko społeczne w takim znaczeniu, że to nie dotyczy tylko grupy, tylko całego społeczeństwa, ponieważ bardzo, 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 jak wspomniałaś, długo było tak, że tym lepiej wykształconym był mężczyzna. Bardzo często też było tak, że w sytuacji nawet związku, kiedy ludzie bardzo wcześnie się ze sobą spotykali i dochodziło do decyzji, kto będzie miał lepsze wykształcenie, no to zawsze stawiano na mężczyznę. Pewnie wchodziły w kwestie związane z macierzyństwem, z rodzeniem dzieci, z wyłączeniem z pracy. Też wyższe wykształcenie się bardzo często wiązało, teraz już jest z tym bardzo różnie, z większymi dochodami, z większymi pieniędzmi, więc stawiano na mężczyznę. I wtedy to nikogo nie dziwiło. Natomiast sytuacja, w której no, kobieta jest lepiej wykształcona, a gorzej jest wykształcony mężczyzna, budzi pewien niepokój, co najmniej, nie mówiąc już o tym, że może budzić niezadowolenie na przykład przyjaciół albo rodziny. Więc mamy do czynienia ze zmianą społeczną, która wymaga przepracowania akceptacji zarówno w tej najbliższej grupie, jak i w całym społeczeństwie. I jeszcze jest taka rzecz, że którą ja na przykład obserwuję wśród kobiet, które są lepiej wykształcone i są w związkach z mężczyznami, którzy są gorzej wykształceni, to już oczywiście jest osobowościowe i bardziej psychologiczne, ale poziom kompleksów, które się pojawiają w sytuacji, że oni nie mają tego wykształcenia, może zburzyć ten związek. To jest jeszcze właśnie też kwestia tego, że jest więcej wykształconych kobiet. Tak, ta różnica jest ogromna w tych najmłodszych pokoleniach. Czasami jest w zależności od rocznika, ale nawet 2 albo 3 razy więcej kobiet z wyższym wykształceniem niż mężczyzn. To jest rzeczywiście bardzo duża społeczna zmiana, obserwowana nie tylko u nas, ale w bardzo wielu krajach rozwiniętych, ale też w krajach rozwijających się. Z tego wynika również ta sytuacja, że kobiety wiążą się z mężczyznami z niższym wykształceniem, bo mamy do czynienia z czymś, co po angielsku brzydko nazywa się gap, a po polsku nazywa się luka, czyli z taką luką wykształceniową na rynku matrymonialnym. W momencie, kiedy kobieta ma się decydować na to, żeby związać się z mężczyzną, nie ma za bardzo wyboru, jeśli chodzi o mężczyzn z wyższym wykształceniem, bo ich jest rzeczywiście statystycznie mniej, w związku z tym decyduje się na to, żeby związać się z mężczyzną, który ma niższe wykształcenie. Też pamiętajmy o tym, że wykształcenie wcale nie daje obycia, niekoniecznie nas uczy empatii, niekoniecznie nas uczy dobrych manier,
rozmiar szacunku do drugiego człowieka. Jak to ktoś bardzo ładnie ostatnio powiedział, że często inteligencja nie dorównuje wykształceniu, że można być wysoko wykształconym, ale z inteligencją jest niestety słabo, a można mieć też niski poziom wykształcenia w tym takim ujęciu skoloryzacyjnym, ale być bardzo inteligentną osobą, ale też bardzo dobrą, bardzo szczerą. Wiele osób z nas, które jeszcze miało doświadczenie wielopokoleniowych rodzin, pamięta na przykład babcie, dziadków, pradziadków, którzy mieli często skończone 3 klasy, 7 klas szkoły podstawowej, ale byli dzięki doświadczeniu życiowemu, ale też temu doświadczeniu, które przeżyli najczęściej na przykład wojennemu albo powojennemu, szalenie trudnemu, byli najmądrzejszymi osobami, jakie często poznaliśmy w życiu, a nie mieli wysokich stopni naukowych. Także to wszystko jest absolutnie niejednoznaczne. Niemniej myślę, że bardziej to są wyjątki niż reguła. A akurat w naszej historii nasza bohaterka wybiera mężczyzn o prostych zawodach, bo tylko z nimi czuje się bezpiecznie. Czy to nie jest jakieś instrumentalne traktowanie mężczyzny? Też o tym pomyślałem, bo na jakiej podstawie jest budowane poczucie bezpieczeństwa? Jeśli poczucie bezpieczeństwa jest budowane na pewnym rodzaju wyższości, a druga rzecz, co to za związek, jeśli jedne z głównych potrzeb zaspokajam poza związkiem? To chyba jest kwestia tego, co kto oczekuje od związku, bo każdy układa sobie życie tak, jak lubi, ale fajnie chyba znaleźć w związku partnera, partnerkę. Ale może być tak, i mogę sobie to wyobrazić, że na przykład kobiety wiążą się z mężczyznami, którzy są słabiej wykształceni, bo mogą na przykład nad nimi dominować. Mogą się wiązać również z tego powodu, że ci mężczyźni z niższym wykształceniem mogą dużo lepiej zarabiać, bo to wcale nie jest wykluczone w tej sytuacji. Akurat w polskiej sytuacji bardzo często jest tak, że mężczyźni rezygnują z wyższych studiów, bo one nie są im potrzebne, bo zarabiają bardzo dobrze. Może być to pewien rodzaj nawet perwersji albo spełnienia jakichś marzeń, które mają te kobiety, nawet na takim poziomie seksualnym. Może to być też sytuacja, że ten mężczyzna ma być mężczyzną, który ma dostarczyć jakieś geny. Jest to rzeczywiście temat, który może być bardzo różnie z różnych perspektyw rozpatrywany. W tym przypadku akurat chodziło o to, że jak będzie jakaś sytuacja skrajna, to on jej daje poczucie bezpieczeństwa, a no powiedzmy na co dzień naprawić kran. Uśmiecham się, bo to pokazuje jeszcze takie stereotypy myślenia na przykład wykształconego faceta. Że on nie umie. Tak, tak. Ja proszę tego nie traktować jako ogłoszenie matrymonialne, ale będąc profesorem potrafię naprawić kran. Nawet dzisiaj będę naprawiał syfon pod brodzikiem, więc wykształceni faceci też potrafią sobie z tym poradzić, więc nie tylko ci, którzy nie są wykształceni, ale racja, że pokutuje stereotyp takiego mężczyzny dzikusa, prawda, który potrafi obronić i niewiele ma w tej głowie, ale generalnie jest silny i nakrzyczy na kogoś, kto będzie próbował zaatakować. Może niektóre kobiety po prostu tęsknią do tego typu mężczyzn, takiego tradycyjnego modelu męskości, bo w tej chwili modele męskości zmieniły się, są różne. No te modele męskości dostosowują się do modelów kobiecości. To w tej chwili kobiety decydują o tym, jakie będą te modele męskości. Moim zdaniem to jest fantastyczne i przełomowe. Przy czym ta bohaterka, o której rozmawiałyście, w moim odczuciu próbuje zatrzymać czas i pielęgnować te patriarchalne modele męskości, te dawne, tego mężczyzny właśnie zdobywcy, silnego, który idzie i upoluje tam żubra, słonia, a te modele męskości tak naprawdę są już nie tylko przez kobiety, ale przez mężczyzn, raczej ośmieszane. Ale to moim zdaniem kobiety decydują, jacy są mężczyźni, jacy będą mężczyźni. Nie tylko w kontekście tym, że wychowują mężczyzn głównie, jacy będą, jaka będzie ta ich męskość, ale też przez to, że coraz silniej mówią o tym, jak chcą, żeby ich życie wyglądało. I tu jeszcze jest jedna rzecz, o której sobie pomyślałem, a propos tej decyzji i społecznego postrzegania roli kobiety, bo społecznie jest tak ciągle, że kobieta musi być z kimś w związku. Musi znaleźć mężczyznę, nieważne jaki on jest, ale w ogóle musi być ten mężczyzna. Więc może warto pomyśleć sobie, że chyba nie musi. To jest pytanie, czy godzimy się na to, co nam nie odpowiada i męczymy się z tym, czy jednak decydujemy się na to, że wybieramy to, co jest dla nas lepsze. Jeśli nie mogę znaleźć
partnera do życia. Nie mówię tutaj o księciu z bajki, tylko takiego, który będzie mi odpowiadał. Z jakiegoś powodu jest to trudne, być może to z powodu moich wymagań, być może z jakichś innych powodów. To pytanie, czy lepiej zejść z tego przy tak ważnej decyzji i związać się z kimś, kto mi za bardzo nie odpowiada i z założenia już wiem, że większość swoich potrzeb będę realizowała poza związkiem. No czy jednak sobie pomyśleć, jak śpiewa Miley Cyrus, teraz w tej ulubionej przez wszystkich piosence, że sama mogę sobie kupić kwiaty i powiedzieć te najważniejsze słowa, których ty nie potrafisz mi powiedzieć. Finał historii. Jesteście pewnie ciekawi końca historii. Paulina była już w kilku związkach z mężczyznami wykonującymi tak zwane proste zawody. Każdy trwał, ale zaledwie kilka lat i rozpadały się one z różnych powodów. Niestety. Nie ustaje jednak w próbach ułożenia sobie życia z mężczyzną, który potrafi naprawić kran i upolować zająca. Aktualnie jest w związku z kurierem. I ma nadzieję, że tym razem uda jej się zbudować trwały związek. To temat na inny podcast, ale wydaje mi się, że tutaj też wychodzi inny problem. To znaczy, żeby być z kimś, najpierw trzeba nauczyć się być z samym sobą. I takie braki wyczuwam w Paulinie, ale to inny temat. Ładne. Dokładnie. Zarówno ten, jak i nasze wcześniejsze podcasty znajdziecie na playerradioz.pl, a także na Spotify'u i YouTubie. Zapraszamy i do usłyszenia. Psyche. Podcast psychologiczny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.